Jak śmignęła Janina? Co ona tak jest? Ona coś wozi? Czekaj, bo ona jadę już. Janina! Gdzie ty się wodzisz tutaj? Czekaj, słuchaj! Zobacz, no? Dobrze wyglądam! O kurwa, jaka fryzura! Dobrze, dawaj cię. Janinę na pole! Dawaj, czekaj. Na pole do nas, to tu po prawej, słuchaj. To zobaczymy i Karolowi się pokażesz. Dobra, chodź szybko, bo ja latam, stroję wszystko! Dobrze, ale Janina też fajnie, bo jakbyś się pytała nas, czy możesz wziąć samochód, no nie? Pojechała. Co, pojechała? No, ten duo jakoś nie jest na skróty. BMW będzie jeździć tego? Pani, no jak pani może, to pani nie jeździ na odcinkach po polach, to jest jak normalny człowiek. Słychać mnie? Słychać, niestety. Słuchaj ta. Ja po prostu ubrałam się na czarno dzisiaj, jak na pogrzeb. No ale to wesele, no to tak można radości bardziej się chyba ubrać. Nie, bo ja się nie raduję. Jedna rzecz jest taka, ja się ubrałam, że mnie po prostu ludzie nie poznali. Żeby się ze mnie na wsi nie śmiali. Bo jak oni mnie zobaczą, chodź zobacz, zobacz jak ja jestem. Do fryzjera no poszłam, dojeżdżam. Włosy na węgiel. Włosy na węgiel, mi nie pasuje ta fryzura. Każdy wie, że ja bym się tak nie pomalowała, ale ja to specjalnie zrobiłam, żeby ludzie po prostu się dupami nie śmiali, rozumiesz? Ale ta fryzura, pani Janina, taka... Nawet no, zwierzęta, nawet psy, jak słyszą, że te P się po prostu chcą żenić, te P! No, no wiemy, wiemy, dupa no. Dupa mi ściekają, skór! No wie pani, różnie, różnie w życiu bywa. Tak czasami się dzieje, że syn potrzebuje się ożenić z małżonką i... Możesz ty! Żartuję, przecież pani Janino, no nie ma problemu, no przecież może my też prezent im fajny kupiliśmy, jeszcze pani chyba go nawet nie widziała, później to ogarniemy. I pani Janino, jeżeli pani bierze BM-kę od nas, cokolwiek z gospodarstwa, prosilibyśmy o wcześniejszą informację. Jaki prezent będziecie im dawać? Fajny. Powiedz. Balona, lot balonem. Nie gadaj. No, lot balonem, naprawdę. Lotka. Mam nadzieję, że pani syn ogarnia w ogóle jakieś tam latanie, czy ale nie? W sensie poczekaj, że no. On i ten jego drugi P do balona? No tak, wejdą do balona, do koszyka i unoszą się do góry i lecą. Ale bez żadnych niewinnych ludzi. Jak? Ale o co chodzi? To jest lot balonem zwykły. W sensie, że sami będą lecieć, czy że pilot jakiś z nimi będzie leciał? Nie, nie, pilota nie ma, sami będą we dwoje tylko. Ale ciot. No. A żeby im butle rozkręcić? No nie, to ma być prezent po prostu. Pani już nie kombinuje za bardzo, to jest pani syn. Ja wiem, że pani taka, wiecie co widzowie, ona jest tylko taka przed kamerą, tak to latała do księdza, załatwiała wszystko, remizę załatwiała, dla synalka to wszystko zrobiła. No. Mami synek. O, Karol jedzie. Jadę! A pani też, on się zachowuje jakby on 10 lat miał, nie mógł sobie nic sam załatwić. Spokojnie. A kto w kościele u księdza załatwił ślub, się zapytał tylko? Ja o tym mówię, Karol, cały czas właśnie. Nie! Yeah. O, pani Jani! Przecież powiedziałem prawdę! Czestaj, jak dobra. Ja na ślubie będę wyglądać? Bo Karol, teraz jedź z powrotem od tej strony, to wysypiemy może no trochę. Tak. A, i widzowie, ważna kwestia. Kto rozpozna różnice, jakie zaszły teraz w tym ciągniku, to nic z tego mieć nie będzie, ale przypniemy wam komentarz. To nic z tego mieć nie będzie, ja wiem, przynajmniej nie jesteście okłamani, no. No już, ale no nie, no jaka to zabawa. To my też żartowaliśmy, pani Janino, jednak z tym prezentem, nie będzie żadnego balona. Ej, proszę, to wytnij tylko to, co powiedziałam. Nie mogę wyciąć. Proszę. A nie mogę wyciąć tego. Dobre. Nawet jakbym chciał, to ja nie umiem w montaż. Tylko nie po zbożu. Michał, to BMW, to ja nie wiem, czemu ona sobie tak jeździ. No nie wiem, no, gadałem jej przed chwilą, no to przecież ona nic później nie powiedziała. Czekaj, rory otworzę. Wiemy. Ej, to w locie będziemy. W locie? Będziesz jeszcze sobie ratuje zakręt, nie wiem, czy będzie to dobrze. Nic, dawaj w locie, nie ma czasu do stracenia. Ej! Co? A słyszeliście, ktoś, że... to 6 jadę. Ksiądz się wstydzi. Czego? Przecież impreza jest zamknięta w kościele, jeżeli chodzi o ślub. No ksiądz się wstydzi. Ale no, pani się dziwi? Weź Karol rozgaz światło, to tak... Ja się wcale nie dziwię.
Ja takich skurr... To też mnie wstydziła. Pani Janino, gdzie jest BMK? Pani pojechała tam Janina i pani tak na... się wstydzi? Czekaj, tylko Michał coś powiem. Janina tak się wstydzi, że w kościele załatwia ślub. Załatwiam. Ja się... Odsłowaliśmy panią. Ale... Tak, ale zamknijcie do polskie mordy, bo ja to przyznaję oficjalnie, że ja to wszystko sama załatwiłam. Uuu, i co, jak to skomentuje Janina? Ale to wiadomo, że plotki chodziły i była dobra, to prawda. Słuchajcie, swój czas będzie, to wszystko będzie jasne. Co będzie jasne? Będzie wszystko jasne. Cała wieś się, przecież to cała wieś się z pani śmieje, tylko pytanie, że na wsi jeszcze, Karol, chyba nie wiedzą, kto się żeni z kim, bo wiedzą, że syn pani Janiny. Myślą, że z kobietą jakoś się żeni, ale a ja wszystko co? Chyba rozpowiem. Kurde, ale problem był taki, że chyba w kościele, jak przy normalnym ślubie, zapowiedzi ksiądz nie robił. Dziwne, chyba, no nie? Chyba wszystko. No nie, dla mnie to wcale nie jest dziwne. Ej, wszystko ja chyba też rozpowiem. Powiem, że to Janiny syn jest. Janiny syn i Janiny drugi syn będzie. Teraz pani będzie miała dwóch synalków. No cię zaraz za kodły wyciągam, ty. Zostaw mnie, będzie ja nie mam... Janino. Zostaw mnie. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, to ja mówię! Pani mi powie jedną rzecz tylko. Jak to jest mieć jedynego syna w rodzinie i pani będzie miała zięcia jeszcze do tego? No jak to tak? Dobra, się poduszam cię! Nie, przepraszam cię! Skończymy temat! Ej, zostaw go! Zostaw Michała! Kończymy! Zostaw go! Nie, kur... Rozpowiemy. Dobra. Karol, wybierze te plakaty. Nie wyciągniesz, to rozpowiem. Mamy plakaty przygotowane, pani Janino. Nie wyciągniesz, to rozpowiem. Wysiada pani, jak pani nie chce wiedzieć. Dzień dobry, panie redaktorze gminy. Poduszam cię! Ale co się pani tak śpiekli? Boże, to są żarty. Co? Michał! Zostaw go! Zostaw go, Janina, zwariowałaś już całkiem. No to przestańcie się zaśmiewać. Ale my się nie śmiejemy, my też tak byśmy chcieli. No i dobra, teraz skierowaliście mnie na radykalne czyny. Ej, weźmy jakieś tłuszcze oddychanie, zrób mu nie oddycha. Nie będziemy się, pani Janino, śmiać już z tego, przecież... Zrób mu usta, bo nie oddycha. Ej, przepraszam. Jak nie oddycha? No pani go ratuje teraz, jak pani coś poddusiła go delikatnie. Przepraszam, stań. Pani nie ma jakiegoś zajęcia przypadkiem, pani Janino? Chodź tutaj. Gdzie Karol... po polu, kur? No nie, że pojechała po polu. No normalnie pojechała po polu. Ja mam koszulkę polo, macie tak się z czego cieszyć. Ładnie wygląda. Ładnie wygląda, dobra. Michał. O, Karol, zaczynamy już trąbić? Dawaj, trąb! Zamknijcie się! No, żartujesz. Dawaj, będziesz trąbić! Jedź normalnie! Jadę normalnie, czekaj, powoli. Wychylę łeb przez szybę. Ludzie, dzisiaj jest wesele Janiny! Wesele! Syna Janiny wesele! I koniec, jest po tobie, kurde ty! Za to, jak wysiądziemy... Dobra, gryzę cię za ucho! He? Aj, tu jest, widzowie, ogólnie kombajn zostawiony, ciągnikiem wróciliśmy, tak dobra, jak widzieliście, a kombajn stoi, będzie... oni będą jechać stamtąd z wesela, a my zrobimy w tym czasie bramę weselną, także też zobaczycie, jak to będzie wyglądało, no, będzie po prostu kozacko, no weseliko się szykuje, mega fajne i pierwsze takie w swoim rodzaju, jakby nie patrzeć. No, powiem ci takie, powiem to łagodnie, takie niespotykane. Możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie zięcia pani Janiny. Dzięki się. Łamane o, a pani ma to pole koło nas praktycznie, może tam by pani działkę odpisała, to może pobudowaliby się chłopaki? Nie. O, właśnie, dla syna i zięcia. Dobra, to było, widzowie, piszcie swoje propozycje. O, może ruszę chłopaki z budową domu. Przy kościele, tylko powoli, dobra, przy kościele. Czekaj, nie możemy stawać, bo ksiądz nas opierdzieli. Ale przejedź tam przy kościele tylko. Dobra. Ludzie, dzisiaj to jest ślub syna Janiny! Ja pierdziel! Ej, pani Janina, gdzie te ludzie wszystkie parkowały? Koparkuj w krzakach, cholera! Dobra, zaparkuję tutaj. Dawaj, tu zaparkuj. Idziemy, bo ja muszę to zaparkować. Tu się każdy chowa. No każdy, no bo to wiem, że to jest, o, kościół stań, jest. Michał, stań przy kościele
i weź, stań przy oknie. Proszę pana, my tak ubrani na pogrzeb jak coś. I podsłuchaj, co tam ksiądz gada, dobra? Weź, stań tam przy oknie. A ja wejdę do kościoła, A weź ty nagraj, żeby widzowie coś słyszeli, nie? Ja nie będę mógł... No dobra, dobra, dawaj. No dobra, weź, coś byś nagrał. A nie, dobra, idę. To ty idź do kościoła, a ja pójdę, żebyśmy razem tak jakby nie szli. Dobra, idę. Nie, no. Idzie pani, czy idzie pani też do kościoła nie wchodzi? Ja nie wchodzę. Bo ja to mi to jest ciepło na zewnątrz, to. Mi to też. Na razie jeszcze się nie zaczęło, a pani nie musi tam iść jako mama gdzieś w pierwszym rzędzie siedzieć? Nie! W ogóle ludzi nie ma, tu ktoś przyszedł. Panie, to trzeba iść do środka, bo tu... To może tu bądźcie, tu bądźcie, tu nie wchodzić! Tak, to stypa jest. Spokój się, Michał. Ja tam się nie przyznaję. Zabraliśmy się tu dzisiaj wszyscy w bardzo pilnej sprawie. Słuchajcie, moi drodzy, kochani parafianie, dzisiaj ślub bierze pewna para małżeństwa. Cholera, no. Jest po co tak gada głośno o tym? Syn pewnej pani oraz jego... ...cięć. Najmocniej państwa, przepraszam. Można się nie cieszyć, Michał, robisz wioskę! Mi tak jest! Pani idzie tam, pani idzie od zakrystii, żeby on te głośniki zewnętrzne wyłączył, bo zaraz każdy będzie słyszał. To teraz jak ludzie są, to jest co, ja będę gadała? Ja wyłączę! Jakoś wejdzie tam, jakoś pani wejdzie, albo SMS-a mu napisze, bo będzie... Właśnie, niech to mordę cię do tych głośników! Niech pan Bóg błogosławi... Dobra, dobra, widzimy się już za chwilę. Co ty wieziesz tu? No normalnie, wiozę prezencik. Michał, mnie to denerwuje. Co? Bo ja sobie nawet zaprawki nie mogę zdać, muszę kierować. No to BMW możesz zaraz odstawić. To daj, ja będę kierowała. Ty jesteś pijana. Nie, ty już piłaś, Janina. Co ty wieziesz tu, człowieku? Balon. Ja będę siedziała w nim. To się, no to Karol zostaw. Wsiadaj na przyczepę też. Dobra, pojadę to. BMW, dobra, jedź BMW. A pani wręcza? Wręcza do rąk własnych, czy jak? O kurde, pewnie. Ej, a zaraz taką piosenkę. Wesele, hej, wesele, hej, wesele. Ale się Janina cieszy z tego wesela, ja. Ale Janina ma dzisiaj mega dobry humor z tego, co widzę. Ale patrzę, cały dzień. Grało i śpiewało i jedchu. Dlatego weselisko było ziemi mało. Pani śpiewa, a ja będę oporowo tutaj jechał. I będę normalnie jeszcze światłami mrygał, tak jak na filmach się to powinno. O! Jeszcze drifter, uważaj! Debil, debil, jakich mało! Tak. O kurde! Tu man! Aż przygasł, tak, słodków! Chyba lepiej, żeby pani po tych polach jeździła, niż żeby ten debil po słupach latał. Spokojnie, Michał, spokojnie. Zobacz. 3, 2, 1. Ja się popisuj. No, tak otra 60, dobry, dobry wyścig, no nie? Oporowo lecimy, widzowie, na ślubisko! Hej, wesele, tańcowało, grało i śpiewało i lecho. Dlatego weseliska było ziemi mało i nawet nieba mało było to. Dzień dobry, gdzie tu się wchodzi na górę? Młodzi już są. Idziesz na górę? Dobra. Panie, a pani, pani pójdzie, syna i zięcia zawoła. Panie, a wódka jest? Dużo tutaj wódki? A my im tutaj to damy. Matko Boska, ale no to dobrze, o to chodzi. Ale a co, patniemy za remizio, ja pier... Tylko tu kupla. O, jeszcze ludzie już na dwór zaczęli wychodzić. O, czekaj, mam kolegę tego. Dobra, przywitaj się z tym. Dobry, siema. Siema. Ja nie matka, ja nie dużo matka. Dużo ludzi jest już w środku? Ja tu tylko gość. O, dużo ludzi już w środku jest. Patrzcie, stoły pozostawiane, widzowie. Jeszcze zespół będzie grał później, to będzie dobre wesele, ale no wiadomo, w nocy już nie będziemy wam nagrywać. Chyba że Karol zrobimy taki film, że my po pierwszym kieliszku, my po dziewiątym kieliszku. To może do mnie trochę nagramy też z wesela, jak będziemy już wyglądać na koniec wesela. Dobra, tylko dawaj, wołaj tych młodych, bo ja nie wiem gdzie oni są, ja tu będę na nich czekał z tym balonem. Co oni tu mają zapraszać? Ja nie mogę. Chłopaki! Idę się schować. Tak jest! Taki gościu z balona wyleciał? Trafiłam! Ale tak ktoś musiał mieć broń, że strzelał. Ja! Przepraszam, ja się kapitalnie z tego nie śmieję oczywiście, bo to poważnie. Ale strzelała do syna? A poczekaj, pokażę wam jak. Czy to było przypadkiem to? To co za pierdolę?
Co to za pierdnięcie? Co to za strzały? Proszę bardzo. Panie Nino, ja gdzie powiem tylko tyle. Się wszystkie zaraz. Ja powiem tylko tyle. To co, koniec imprezy? Ja tu przyjechałem, myślałem, że impreza będzie, a tu co, imprezy nie będzie? Wynajęliśmy i prezent zniszczyliśmy, to jeszcze będziemy mieli z Karolem płacić. Ja tylko koszyk został, ale tylko koszyk z balona został, patrzcie. Fajnie, że glebę zajczyli, a którego już trzeba dobijać, czy już nie? No nie, nie, bo nie karetka ich zabrała obu. Ale jeden podobno z karetki tylko się mówił, że jeden ktoś nie żyje, tylko nie wiadomo który. Oby mój. Co? Jeszcze syn. Janina słyszy, co mówi? Ty sobie wyobrażasz, Michał, tak do swojego dziecka mówić? No, ale to pani syn najprawdopodobniej chodził, bo któryś do mnie podszedł i ja spierdzieliłem. No to ja nie wiem, dobra. Strzelałem niby, jeszcze co? Jeszcze głupasta policji też powie, że ja strzelałem. Ale to impreza jest czy nie? Będzie impreza? No jak to nie? Teraz dopiero panujemy, chodźcie! A wszystko kupione to kurde. Dobra, no co, idziemy, może zjemy coś, Michał, co? Dobra, to możemy coś zjeść. Zapraszam, dobra, teraz widzowie, idziemy na remizę. Bo tu jest w ogóle wesele, widzowie, zobaczcie ile ludzi. O, dobra, muza gra, yes. Widzowie, elegancko, o to chodzi, muzyka gra. A gdzie mamy usiąść? Starsze babki, pozajmowane, Karol, prawie wszystko. Ty, dawaj tu usiądziemy, o, a dla mnie nie ma miejsca już, ja pier... O, to ja gdzie to panie Kazimierzu? Ja siądę tutaj naprzeciwko, siema. Dobra, a pani Michał, gdzie siada? Co? Pani jest główną gwiazdą teraz tego wieczoru, jakby. Heineken tylko... Czekaj, ja tu światło zapalę, jeszcze światło trzeba zapalić. Do jedzenia to światło musi być zapalone. No nie, no Heineken. Dobra, widzowie. Dobra, to my zjemy sobie coś tego i idziemy się zaraz... Buda. Gdzie jest Buda? Idziemy się zaraz na balecie. Proś mi od rosołek. Janina, siema, zapraszam na gospo, pogadamy. Chodź, pogadamy. Dobra, cyk. Cyk, fuch. Na razie tak stanę. O Jezu. Jak tam po imprezie? Co daj to spokój. Jaka katastrofa. Jaka katastrofa? Co się działo? Nie wiem, tam się zaczęli tu chyt. Ty tam podobno zacząłeś jako bójkę, kurre. O, ktoś to widział? A zaczęli się lać. Bo on mi zaczął wyzywać, od wieśniaków zaczął wyzywać. Jeden po drugim się zaczęli tłuc. Szyba w remizie wybita na górze. Drzwi wyłamane z zawiasów. Trzeba będzie pokryć koszty. Syrenę co chwilę włączali. Radiowóz policji przyjechał. Radiowóz połamali. 20 tysięcy kary trzeba będzie płacić. Poczekaj, Janina, Michał się obudził. A gdzie jest BMK? Pod remizją? Pod remizją. A po BMC jakiś gruba skakał. O, Michał, ja nie wiem, czy ty dzisiaj do roboty będziesz zdatny. Piłem. Boli, chłopie. Słyszysz? Jak tak patrzę, to nie wiem. No. Co? Po BMC jakiś gruba skakał później. Co? No. What the fucking shit? A gdzie jest to BMC? Kurwa, bo chciałem pojechać sobie po piwo na stację. Daj, to trzeba. Moczałeś? Nie. No i słuchajcie, mało tego. Byłem tam w tym szpitalu. No. Jeden i co, kaputnął. Pani Janinko? Co? Kury. Który? Ten zięć. Ale... Co, a, czyli teraz? Syn przeżył? Próbowałam go dobić. Widzowie, próbowałam czyli... go dobić, ale Małż... nie. To się nie nacieszyli małżeństwem. Od razu po ślubie jeden zginął. Ślubie to dopiero w kościele mieli tylko, próbowałam, no. Próbowałam go poddusić, ale mnie ordynator złapał. O, tu... I Michał, powiedział, że to psychiatryka mnie poda. Oj, bo to tym wiadomo nie chce mi się robić. Daj. O, ja to bym wsiadł w traktor, coś porobił gdzieś. Pojedziemy kosić, poczekaj, pojedziemy kosić do tych... A ty dasz radę ciągnikiem jechać? No... Ja kombajnę pojadę. No... 30 pojadę, tu Janina ze mną się przyjedzie. O, a Janina, patrzę, to chyba dużo nie piła. Janina na pewno nie. Janina, co ty robisz? Co ty tu robisz, Janina? Janina już dobrze wprawiona była przed imprezą. No właśnie. Ale Janina coś dobrze trzyma, bo jej jeszcze pewnie nie puściło. Znaczy ja to... Michał, zawsze... co, palić bizona? Ja mam zawsze stałą ilość alkoholu we krwi po prostu. To trzeba to z ziemi trzeba pozbierać resztek też jakiś. No, a później się to by poworkowało, nie? Dobra, to na razie tutaj zostawię. Dobra, to, słuchaj. To zostawisz, jak deszcz pójdzie? No to ja bym w sumie to poworkował, nie? To właśnie. To poworkujemy i jedziemy pokosić, no. To jeszcze trzeba tam... Co ty, Janina, robisz? No kur... Co ona robi? Powłączała te ciągniki, nie wiadomo po jaki szwanc. Żeby nam tu hałasowały. Janina, kurwa, bo zaraz cię tu stąd pognam. Czekaj, odjadę. Ale powiem ci, Michał, wesele niezłe, co?
no, żeś się napił. Fajnie, że było bez pary młodej, jak było, to było najlepsze wtedy, no nie? No, ale żeś się kurde napił, naprawdę. A BMK co z BMK, bo wrzuciłeś i jechałeś po pijaku, BMK do jeziora wrzuciłeś. Jeziora, co ty gadasz? No to chodź przed dom. Do tego dostałem? Jeszcze pijany jesteś, Michał, zobacz. Wjechałeś. Ale jaja. No to ja nie wiem, czy taki jaja.